Powołanie Komisji do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Przemyśle Aktywów Państwowych i efekty prac tej komisji mają ogromne znaczenie dla polskiego życia gospodarczego, ponieważ to polskie życie gospodarcze w ciągu ostatnich 20 lat bardzo mocno się zmieniło. Bardzo mocno zmieniły się warunki działania firm, działania spółek, zarówno tych państwowych, jak i prywatnych, a prawo pozostało takie samo. Od 20 lat, czy co najmniej od kilkunastu lat były formułowane postulaty zmian tego prawa i dzisiaj postanowiliśmy się wraz ze wszystkimi ekspertami komisji zmierzyć się z tymi oczekiwaniami. Efektem są dwa projekty ustaw, które zostały przyjęte przez komisję i zostaną skierowane do konsultacji społecznych, a następnie, jestem o tym przekonany, po tych konsultacjach do prac parlamentarnych. One dotyczą po pierwsze kwestia grup spółek, tak zwane prawo holdingowe, regulujące działanie zarówno tej tak zwanej spółki matki, jak i tych spółek zależnych. I drugi projekt, który po pierwsze porządkuje pewne kwestie dotychczas niejasne, ale niezwykle ważne, jak chociażby kwestie kadencji zarządów, rad nadzorczych, ale zasadnicza zmiana dotyczy sposobu działania nadzoru w postaci rad nadzorczych. Dzisiaj często ten nadzór jest nadzorem nieefektywnym. Rada nadzorcza może w taki reaktywny sposób tylko reagować na pewne działania zarządu, czy pewne niepokojące zjawiska, które mają miejsce. Dajemy dzisiaj w tym projekcie mechanizmy realnego nadzoru dla rad nadzorczych, czyli przede wszystkim obowiązek informowania rad nadzorczych przez zarządy o wszystkich istotnych z punktu widzenia działania spółki kwestiach, ale również te narzędzia dla rad nadzorczych w postaci analityków, doradców, całego aparatu specjalistycznego, który pozwoli w rzetelny sposób oceniać działania zarządu i oceniać te informacje, które i te materiały, które zarządu są przekazywane. Jestem przekonany, że to da możliwość lepszego zarządzania, bardziej efektywnego zarządzania spółkami, lepszego funkcjonowania w polskiej gospodarki, bardziej przejrzystego, bardziej skutecznego i spowodują, że firmy działające na polskim rynku będą mogły osiągać jeszcze większe sukcesy. Komisja do spraw reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych przyjęła dzisiaj pod przewodnictwem pana premiera Jacka Sasina trzy propozycje zmian legislacyjnych w kodeksie spółek handlowych. Pierwsza dotyczy grup spółek, a więc takiego doktrynalnego prawa koncernowego. Druga dotyczy efektywności funkcjonowania rad nadzorczych. Trzecia propozycja zmian to takie oczywiste zmiany w KSH, o których się mówi od ostatnich 20 lat, między innymi w kwestii mandatu czy kadencji. Teraz te projekty trafią do szerokich konsultacji społecznych. Liczymy na szeroki odzew. Założeniem przyjętego właśnie projektu jest wzmocnienie kompetencji rad nadzorczych. Rady nadzorcze nie mogą być reaktywne, co oczywiście nie znaczy, że wszystkie rady nadzorcze takie są, ale znaczy, że 20 lat obowiązywania kodeksu spółek handlowych i rozwój gospodarki w ostatnich latach pokazały nam, że trzeba radom nadzorczym dać więcej instrumentów nadzoru. Zarząd zatem powinien być zobligowany do tego, by Radzie Nadzorczej regularnie przedstawiać najważniejsze informacje o stanie spółki, by ta z kolei mogła, a nawet musiała, bo to przecież jej obowiązek, dopytywać, kierując środki ciężkości tam, gdzie to najważniejsze. Po drugie, Rada Nadzorcza powinna mieć realne instrumenty nadzoru kwestii, które wymagają wyjaśnienia. I dlatego też zdecydowaliśmy się zaproponować instytucję doradcy Rady Nadzorczej. To jest podmiotu, który będzie mógł niezależnie od zarządu zbadać określone okoliczności spółki. Oczywiście tylko w przypadku, gdy wiedza zewnętrzna jest niezbędna i konieczna, bo to członkowie Rady Nadzorczej nadzorują spółkę, mają to robić efektywnie. Ale czasami jest tak, że pewne zagadnienia wymagają wiedzy specjalistycznej. Przyjęte w dniu dzisiejszym propozycje zmian legislacyjnych zaproponowane przez Komisję do spraw reformy nadzoru właścicielskiego wraz z zespołem konsultacyjnym, gdzie miałem przyjemność współprzewodniczyć, wychodzą naprzeciwko zmianom zgłaszanym od 20 lat od wejścia w życie kodeksu spółek handlowych. To, co wynika z potrzeb gospodarki, to, co wynika z potrzeb nauki prawa, to zostało dzisiaj przyjęte. Tak szerokiej konsultacji zarówno w obszarze nauki prawa, praktyki, nie było, jeśli chodzi o nowelizacje do tej pory dokonywane w ramach kodeksu spółek handlowych. Co bardzo ważne, proponowane zmiany
dotyczą nie tylko dużych spółek z udziałem Skarbu Państwa, ale również tysięcy spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prywatnych. Propozycje przedstawione zawierają rozwiązania, z którymi przedsiębiorcy borykali się, choćby kwestie mandatu, choćby kwestie odpowiedzialności, co istotne, członków zarządu i rad nadzorczych za podejmowane decyzje. Dzisiaj te propozycje zawierają rozwiązania, które prawdopodobnie, w czym jesteśmy głęboko przekonani, wesprą polską gospodarkę.